No cześć, witajcie. Dajcie mi się odnaleźć, bo nie pamiętam dokładnie, co robiliśmy w ostatnim odcinku. Do nagrywania chyba będę musiał je ograniczyć do jednego odcinka w tygodniu, ponieważ pracy mi nie dają spokoju, a dodatkowo no widzę siakrę. Cóż ty będą. To robić dość regularnie, żeby nie było lipy i jakichś dłuższych przerw. Kojarzę, że to jest chata guślarza? Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trza naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam, Far. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć,
a wandale są gorsi niż potwory. Dobrze gada. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Pobladł z głodu. Kupujecie czy oglądacie? Pokaż mi swoje towary. Greju nie wolno. Bywaj. Kupujecie czy oglądacie? Chcę grać w karty. Greju, nie wchodzimy na biurko. Straszne.
prostu zabrali. Królewskie Rody Północy. Cyrilla Fiona El Rayon, urodzona w 1251, dziedziczka tronu Sindry, księżniczka Bruci Duszessana Sobek, dziedziczka Inis Ars Heliki, Inis Ars Helik, suzerenka Atre i Abjara, córka Pawetty, Pawetta Fiona El Jutry, Eren Waldu, wnuczka słynnej gminy z Sintry królowej Kalantę. Podczas rejsu z Sintry na Skellige doszło do katastrofy okrętu, w której życie stracili Jesz i Pawetta. Dalszym wychowaniem Cyrilli zajęła się wówczas jej babka. W roku 1260 z obawy przed zagrożeniem Nilfgaardzkim królowa Kalantę wysłała Cyrillę na dwór króla Erwyl, gdzie dziedziczka Sintry miała poślubić następcę tronu Verden, księcia Christina. Sojusz z Verden i pomoc tamtejszej armii były wówczas priorytetem dla Kalantę, jednak do małżeństwa nie doszło, a Cyrilla wróciła na dwór babki. W 1261 roku podczas tzw. rzezi sintryjskiej Cyrilla zaginęła. Pierwsza mapa Adalberta Kerminta. Prowadząc badania pod przewodnictwem profesora Slavko Akinsteina, natrafiłem na cztery miejsca oznaczone znakiem wiedzińskiej szkoły cechy kota. Wszystkie piktogramy są identyczne z tym, które odkryliśmy w podziemiach Wyspy Świątynnej w Nowigradzie. Oznaczam je na mapie. Albert Kermint, adiunkt na Wydziale Historii Naturalnej Akademii Oksenfurskiej. Co z tą Temerią? Temeria, kraina mlekiem i miodem płynąca. Jakim to bogom zawiniła, że tak okrutnie się z nią obeszli? Perłą północy przez jednych nazywana, polem do rozpędu dla Nilfgaardzkiej kawalerii przez drugich. Kraj, który zniósł dwie wojny z cesarstwem, to tutaj dochodziło do najtrwawszych bitew. To właśnie Temeria była miejscem, gdzie dochodziło do najbardziej bestialskich czynów. To temerska ludność cywilna musiała znosić pożogę i znosiła ją dzielnie, dopóki nie zginął patron, nasz wielki król Foltest. Wtedy opatrzność odwróciła się od Temerii swe kapryśne oblicze. Zamordowany podstępnie nie zawinił Foltest Temerii godnego Zamordowany podstępnie nie zostawił Foltest Temerii godnego siebie następcy. I rzuciły się psy wszelakie na kraj, niby padliną go rozdzierlając.
i nie było już sprzymierzeńców i nikt już nie pamiętał, że byliśmy niczym pancerz chroniący północ przed zakusami szalonego tancerza, który z grobu swoich wrogów parkiet sobie kazał zrobić. Nie ma dziś Temerii wolnej i niepodległej. Panoszy się w niej słońce o czarnym obliczu, ale są Temerczycy i ci zawsze będą. A dopóki ludzie wierzą, dopóki uzurpator, który w zimę stolicę naszą ukochaną jak swoją własność potraktował, zawsze się będzie musiał lękliwie za siebie oglądać. Bo tam sztylet nie jeden, ale moc sztyletów gotowych zadać cios sprawiedliwy czaić się może. Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarzu... A kto córkę barona znajdzie, tego nagroda nie minie! A jakiejś innej córki to baron nie chce? Bo ja mam kilka! Mogę którą oddać? Ja syna mogę! Syn lepszy, krzepę ma! Sara! Nie, może musisz coś jeść, wejdź do środka. Greju, złaź mi spada. Ty? Niedźwiedziem żeś tańcował? Au! Panie baronowie, koń noskę spalił. Żywego ducha upiory nie odstawiły. Daruj, nie chcę tego słuchać. No? Wykonujesz też broń na zamówienie? A czy politycy zabijają luksusowe prostytutki? Pewnie. Rozejrzyj się, może coś wybiorę. Potrafisz wykonać broń według tego schematu? Bywaj. No. Masz ochotę na partyjkę gwinta?
robi. Creio, duas. Heida! Nie bójcie się!
Albo grabi to już na pewno. Kto by zaś odwagi i szczęście miał tyle, żeby zjawę przegnać, ten sądnicie wynagrodzony zostanie. Bolko sołtys poddaje. Ciekawsze rzeczy widziałem. Mieczna czarownica. Kimże są łowcy czarownic, pytacie? Ludźmi takim jako i wy. Przyzwoitymi, co kłamstwem i błudzą się brzydzą. Żyjącymi w zgodzie z prawami bogów, jak i natury. Oburzonymi nieustającymi machinacjami wiedźm, czarnoksiężników i nieludzi. Jedyne, co nas odróżnia od gminów, przepraszam, to fakt, iż odważyliśmy się chwycić za broń, by bronić naszych ziem przed złym. To niby gangrena je trawi. Nie mamy dowódcy, nie mamy własnych kaszteli i ziem. Choć naszą walkę wspiera swym złotem bogo wojny Radowid, nie złożyliśmy przysięgi ani jemu, ani żadnemu innemu władcy. Służymy tylko wiecznemu ogniowi, słuchamy się tylko własnego sumienia. Kto może do nas dołączyć? Każdy. Każdy, kto w duchu jest prawy, a w ciele krzepki. Znaleźć możecie nas w każdym większym mieście północy. Damy wam wid, opierunek i broń. Objaśnimy, jak złego rozpoznać po znakach nieomylnych, takich jak znamiona w magiczne symbole się układające, gładka cera jak u białogów, co więcej niż 30 wiosen widziała, czy czarny kot w obejściu trzymany. Pokażemy, jak obronić się przed gusłami, jak za pomocą dwimerytu okiełznać i zdusić magiczny żywioł. Przyuczymy, jak rozpalonym żelazem wyciągnąć z grzeszników najtajniejsze sekrety i jak śmierć im zadać za świętego ognia pomocą. Na hajem to taki dumny nie będziesz. Ależ wieje.
dała ci czarownica ten lubczyk na usiedleni chłopa? Niedrogo policzyła. To może i ja bym poszła. Jak tam trafić? Uważycie tę zupę na łopianie? Idzie. Się nie potrójcie. Ty mi wszystko opowiesz, kochana. Odpuść. Dobrze, a i pamiętaj jej jakiś podarek przynieść. Z niedźwiedziem żeś tańcował? Nie chodzę. A co trzeba zrobić, żeby dostać taki miecz? Dzięki, a chleba z kamienicy nie ma nie napiecze. Nie gadajcie, ta nowa nie jest taka zła. Powyrzeka, powyrzeka, ale jak trzeba, to pomoże. Teraz mi się nie dajesz, powiadam. A zresztą, co to z niej za czarownica niby? Młode to, pusto w głowie. Nawet Zeza nie ma ani kurzajków. A skąd wiecie, skoro do niej nie chodzicie? Bo mi powiadali. Ja tam ciekawa nie jestem, ale... Wszystkie? Oj, źle wyglądasz. Wiedźmin, opodal Podgaj jest w grotach elfie cmentarzysko. Siła potworów się na nim lęknie. Klątwa za to nań spadła. Wychudł, kurwy potracił. Dużo żeście poczwar... Wiecie, szukam miejscowej czarownicy. To se szukaj, ja nic nie wiem. Siedzi diabol na dachu, pędzi po panu. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Pokaż mi swoje towary. Nie chciałbyś odsapnąć od handlu i zagrać ze mną w karty?
To niby ten wiedźmak dziwoląg? Psie, dłubiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem. Mama mówiła, że jak będzie niegrzeczny, to wyśle... Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać, może by go z lenistwa wyleczyła. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Zostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Na pewno. Zastanów się. Droga do czarownicy, panie, już mówię. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic to byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. Jeziorka miał być wielki kamień. Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz wód. Posłucha, musi być rada. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Gdzieś w pobliżu. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła,
Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Nie gadajcie na nim, bo się zemści. A się rozeźliło, suczysko. Chłopa jej trzeba. Jest tu ktoś? Zwykłe maści. Nic specjalnego. To tylko zwykła świeca. No i gdzie ona się podziała? Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Takich cacek nie widuje się w Velen. Czarci krąg nakreślony kredą. Kochany, piszę, bo pewnie się martwisz, że dalej się gniewam. Przecież wiesz, że nigdy nie chowam długo urazy w trasie. Wybaczam cię. Wszystko przez tą twoją skrytość. Czy to takie dziwne, że interesuje się twoimi badaniami nad zarazą? Uwielbiam patrzeć, jak pracujesz w wieży. Nie odmawiaj mi chociaż tej przyjemności, skoro na razie nie chcesz jeszcze rozmawiać o wynikach eksperymentu. Jeśli jutro wieczorem w Sherrat nie będzie cię potrzebował, przyjdź do mnie, napijemy się wina i wszystko sobie wyjaśnij. A potem, kto wie, twoja K. Duma Syfilis, Front i Tranca. Przegrałem w Winta pierwszą mapę, którą przygotowałem dla profesora S. A. Tim Steina. Muszę zawrócić do bazy wypadowej w pobliżu grobowca na wzgórzach krzywołuchych i zacząć od nowa. Tymczasem oznaczam kolejny punkt. Edwin Greloff. Zmobilizowany przez profesora Strzelawką a Tim Steina do jego grupy badawczej i rozpocząłem badania nad Wiedźmińską Szkołą Cechu Gryfa. Bazą wypadową był grobowiec na wzgórzach Krzywołuchych. Profesor twierdzi, że to miejsce pochówku jednego z gryfitów, więc próbuję dostać się do jego wnętrza. Szybko odkryłem dyslokację kolejnych miejsc. Każde z nich jest oznaczone piktogramem o kształcie Wiedźmińskiego Medalionu Szkoły Cechu Gryfa. Oznaczyłem owe punkty na mapie. Edwin Greloff. Ma silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła.
się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. Tu masz plamkę. O, gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po 100-kroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidę. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Co o niej mówił? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika?
Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Co elf i czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. No dobra, tu sobie zakończymy. W następnej części zwiedzimy ruiny. Dobrego dzionka, do zobaczenia.